Cię w następnej ale degustacji. Tym razem degustacja amerykańskiego ginu. Seagram's Lime Twisted Gin. No, czyli taki twist z limonką. Seagram's Gin z naturalnymi aromatami limonki. Wydestylowany przez Joseph E. Seagram & Sons. Lawrenceburg to chyba Indiana, 38% alkoholu. Oczywiście mamy banderolkę, bo to jest polska wersja. Wyprodukowana na licencji Joseph E. Seagram & Sons, United States of America, przez Wyborowa S.A. z Poznania. I co oni tu piszą, bo jest ładna ta historia. Seagram's Lime Twisted Gin to połączenie ginu o wyjątkowo delikatnym smaku z ożywiającym aromatem limonki. Seagram's został wprowadzony na rynek po raz pierwszy w Nowym Jorku w 1939 roku. Do dziś pozostaje najpopularniejszym ginem w USA. Jego wysublimowany smak i aromat sprawia, że jest nieodzownym składnikiem wielu koktajli. Najlepiej smakuje w klasycznym połączeniu z konikiem, tak, jak również z sokami owocowymi. No dobrze. Bardzo ładna butelka, stylowa, przyjemna w odbiorze, nawet wizualnie. I jak się prezentuje gin? No, prezentuje się jak gin. Klarowny, zostawia ładny. Alkoholowy, opad na szkle, tak zwane nogi, no bardzo ładny, no bardzo ładny. Aromat zdecydowanie gin, dużo jałowca, takie nutki ziołowe. Jest oczywiście limonka, ale ten gin tutaj daje po oczach od razu. Bardzo przyjemny, dosyć głęboki. No lekka słodycz, jak w większości ginów. Przyjemnie. Spróbujmy. Fajny, delikatny, słodki, ale nie za bardzo, taki kremowy, aksamitny, piękny, powoli rozchodzi się po ustach, lekka słodycz, prawie jakby się jakiś likier piło, taka, po prostu czuje się taką gęstość, bardzo przyjemne, oczywiście dużo jałowca, no i tu jest problem z określeniem, co tam dokładnie jest w środku. Zioła? Prawdopodobnie dzięgiel. Ale to nie umiem określić, jak smakuje, czy pachnie dzięgiel. Chociaż to nie jest roślinka, której nie znam. Oczywiście, że widziałem. Bardzo ładna, tylko że nie pamiętam, jak to pachniało i smakowało, no niestety, no. Ale wiem o co chodzi. Także mamy taką ziołowość, fajne nutki cytrusowe są tutaj, no i oczywiście ta limonka, która też pozostawia taki słodki posmak, ale można ją ładnie wyróżnić tutaj spośród innych smaków. I nie przeszkadza oczywiście. Mi się wydaje, że bardzo ładnie tu pasuje. Co prawda ja zawsze dodaję limonkę do ginu z tonikiem. Ale tak sobie pomyślałem, że jak już tu jest, no to po co jeszcze więcej dodawać? Bo aromat jest bardzo ładny.
podoba mi się, po prostu mi się podoba. Bardzo przyjemny w odbiorze jest ten gin. Bardzo by mnie interesowało na przykład, gdyby ktoś był w stanie porównać oryginalną amerykańską wersję i tą wyprodukowaną u nas. Czy są jakiekolwiek różnice? No bo to tylko według mnie zależy tylko i wyłącznie od tego, jaka była kontrola jakości. Jeżeli jest na licencji, to powinno być identyczne. Ale co, to wcale nie znaczy, że na polski rynek ta receptura nie została specjalnie przez nich zmieniona. Tak jak jest z różnymi innymi napojami. Z Pepsi-Colą czy z Coca-Colą, które różnią się smakami w każdym innym kraju. Także jest ten sam brand, oczywiście klasyczny, ale inny w każdym kraju. Niestety leciutko podsterowany pod gusta populacji w danym rejonie. Także tu mogą być różnice. Ale ogólnie bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że film się Wam też podobał, tak jak podobał mi się ten dzień. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będzie na bieżąco. No a przez to nie puścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Cheers.